Kiedy mówimy o Michale Kaleckim, to wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że prawdopodobnie nie tylko w XX wieku, ale do dzisiaj, to był najbardziej oryginalny polski ekonomista rangi światowej. I gdyby nie przedwczesna śmierć w 1970 roku, on był jednym ze nie tylko ze zgłoszonych, ale z takich informacji, które już po śmierci pana Michała do nas docierały, był bardzo poważnym kandydatem Nagrody Nobla. To była jedna z pierwszych, zdaje się, druga Nagroda Nobla w naukach ekonomicznych, które Kalecki miał poważne szanse, żeby ją dostać. Przy czym on nie był ekonomistą z wykształcenia. Kalecki podjął studia na Politechnice Warszawskiej, po czym przerwał te studia i poszedł do wojska. To jest, trzeba pamiętać, on się urodził w 1899 roku. Po kilku miesiącach został zwolniony ze względu na stan zdrowia i poszedł na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była wtedy matematyka, i w aplikacji pisał, że chodzi mu o to, żeby udowodnić pewne twierdzenie, i zamierzał przeprowadzić dowód, jak się wydaje, twierdzenia Pascala o siedmioboku czy ośmioboku, już nie pamiętam, wpisanym w okrąg. Potem studiował dalej inżynierię ze swoim, jego przyjaciel namówił go, żeby przejść do Gdańska, ale ze względu na to, że ojciec stracił pracę, a jego ojciec prowadził niewielkie przedsiębiorstwo włókiennicze w Łodzi. I w czasie kryzysu był jednym z nielicznych, którzy się w cudzysłowie sami nie spalili, żeby wziąć pieniądze z ubezpieczenia, tylko popłacił wszystkie długi, został bez niczego. Przez krótko pracował w firmie spedycyjnej swojego ojca, a potem ta firma też sobie nie radziła i wobec tego Kalecki musiał także utrzymywać ojca. O matce Kaleckiego wiadomo wiele mniej, poza tym, że była piękną kobietą. W czasie wojny zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, ale wcześniej swojego męża i dosyć małego, młodego jeszcze swojego syna zostawiła. Także Kalecki w gruncie rzeczy wychowywał się tylko z ojcem. Naprawdę ekonomiczna kariera, znaczy on miał wykształcenie budowlane, przy czym zaczął pracę jako inżynier budownictwa, miał jakieś publikacje w czasopiśmie Cement, miał patent w zakresie konstrukcji żelbetonowych, ale zdawał sobie sprawę z tego, że natura niezbyt go, powiem, wyposażyła w cechy niezbędne do tego, żeby być inżynierem budownictwa. Był niewielkiej postury, marnego wzrostu, niezbyt donośnego głosu, i to możecie sobie wyobrazić, że to nie są szczególnie cechy, które sprzyjają wykonywaniu tego typu pracy. Zawsze był zainteresowany naukami, koniunkturą gospodarczą. Zawsze frapowało go, jakie są przyczyny tego kryzysu, który on sam doświadczył na własnych plecach. Olbrzymiego bezrobocia. Jak z tym można walczyć? Czy w ogóle można walczyć? To jest okres, kiedy zgodnie z obowiązującymi poglądami ekonomicznymi kryzys musi się wyszumieć. Automatyzm rynkowy zapewni przywrócenie równowagi.
w gospodarce są trwałe, wpisane, wbudowane w nią tendencje do równowagi. Żadna interwencja państwa nie jest potrzebna. To rodziło różnego rodzaju debaty, z czego ten kryzys się bierze, czy on jest rezultatem niedoskonałości rynku, czy jest rezultatem nietrafionych decyzji banków centralnych, zbyt dużej albo małej podaży pieniądza. W 1929 roku, Kalecki w ogóle w tym czasie pisze bardzo wiele różnych takich przyczynkarskich artykułów na temat koniunktury na poszczególnych rynkach towarowych. A w węglu, a w przemyśle włókienniczym, a w wyrobach stalowych, o kartelach, także o tym, co się dzieje w polityce, w powiązaniu z gospodarką. Na przykład bardzo pilnie śledził, co się dzieje w gospodarce niemieckiej i jakie były postępy, co prowadziło do faszyzacji ówczesnych Niemiec. W 2009 roku pisze do Edwarda Lipińskiego, który wtedy jest dyrektorem Instytutu Badań Koniunktur i Cen, takiego rządowego instytutu, list, w którym przedstawia pewne propozycje dotyczące tego, jak można by wyjść z kryzysu. Jak potem Edward Lipiński mówił Tadeuszowi Kowalikowi, nic z tego listu nie zrozumiałem, poza tym, że zrozumiałem, że mam do czynienia z geniuszem i że go muszę zatrudnić. I go zatrudnił. W efekcie tego zatrudnienia, w kilka lat później, w 1933 roku, powstaje próba teorii koniunktury, gdzie Kalecki pokazuje przebieg, dlaczego muszą być i z czego się bierze to, że muszą być w gospodarce rynkowej wahania cykliczne. Rok wcześniej wspólnie z Landauem robi jeden z pierwszych na świecie i pierwszy w Europie szacunek dochodu społecznego. To się wtedy nazywa nie dochód narodowy, tylko dochód społeczny. Z podziałem na klasy. Kto ile z tego ma. Tak? To jest szacunek wielkości dochodu społecznego w 2009 roku. Potem powtarza to w 1934 roku. Próbę teorii koniunktury tłumaczy, bo on nie zna jeszcze wtedy angielskiego, ale cokolwiek wcześniej nie powiedziałem o jego matce, to ona bardzo dbała, żeby Kalecki znał języki obce. I no, niemiecki to było, tam się dużo mówiło po niemiecku, to on miał w pewnym sensie z domu, ale także francuski. Kalecki znał i niemiecki, i francuski. Co oczywiście bardzo pomagało mu także czytać bieżące publikacje na temat koniunktury, cen i tak dalej. I Kalecki tłumaczy swoją próbę teorii koniunktury, te najważniejsze elementy czegoś, czego jeszcze do tej pory nie było. Były prace na temat wahań koniunkturalnych w poszczególnych sektorach. Tinbergen dwa lata wcześniej napisał piękną pracę o cyklu w budowie okrętów. Bo jest okres, w czasie którego buduje się okręty. I wtedy te statki, prawda, bo nie okręt, bo okręty to są dla armii, prawda, to chodzi o statki, prawda, o transport towarowy, tak? To jest wzrost handlu przez Atlantyk, prawda? I tak, rośnie popyt. To przychodzą zamówienia do stoczni. I tych zamówień przychodzi coraz więcej, tak? I w miarę jak te okręty, te statki, przepraszam, są oddawane do eksploatacji,
to okazuje się, że tych statków jest coraz więcej, a tych zamówień jest no, wobec tego coraz mniej. I wobec tego w pewnym momencie zaczyna się dekoniunktura w przemyśle stoczniowym. Ktoś inny napisał pracę na temat, to były wcześniej robione prace na temat cyklu świńskiego, prawda? Też te cykliczne wahania, prawda? On zrobił coś takiego dla całej gospodarki, gdzie elementy krytyczne to właśnie okres budowy, okres składania zamówień, cykl, amplituda cyklu, żeby nie był wybuchowy, jak to zrobić, nie chcę w to wszystko wchodzić. W każdym razie przedstawia ten referat na pierwszym zjeździe Towarzystwa Ekonometrycznego w Leiden. To robi furorę. W następnym roku ukazuje się ta jego teoria cyklu Review of Political Economy, to jest po francusku, w ekonometryce. I to daje mu stypendium Rockefellera, gdzie jedzie do Szwecji i ten wyjazd do Szwecji naprawdę ratuje mu życie. W międzyczasie bowiem, i to jest takie typowe, Kaleski miał potem jeszcze kilka takich wydarzeń, w tym instytucie dwóch jego przyjaciół jest, że tak powiem, zamieszanych w opublikowanie komunikatu, który był dosyć krytyczny w stosunku do rządu. I wobec tego minister gospodarki, któremu podlegał Instytut Lipińskiego, domaga się wyrzucenia ich z pracy i rzeczywiście Landau i Bright zostają wyrzuceni z pracy. Landau to jest ten Landau, z którym on robił te szacunki dochodu społecznego. Z Brightem robił inne prace i Kalecki w proteście składa rezygnację. No i w międzyczasie też ukazuje się przełomowa książka Keynesa, która pokazuje, w jaki sposób można robić interwencje, żeby nie było bezrobocia i tego głębokiego kryzysu gospodarczego. I Kaleski jedzie z Sztokholmu, jedzie do Londynu, ale w Londynie, w londyńskiej szkole ekonomicznej, w London School of Economics, trafia na seminarium prowadzone przez tą ekonomię neoliberalną Hayeka, prawda. Przychodzi na to seminarium, prawda, i jeszcze no, trochę już zna angielski, ale jeszcze niedostatecznie dobrze, prawda. Siedzi tam w ostatnim rzędzie i kiwa głową, mówi, no właśnie. Prawda, no ten Hayek w końcu taki zadziwiony, że to jest jakiś, to są studia dla studentów doktorskich, prawda. Pyta go, ciekawe, no, z czym kolega się zgadza, prawda? A mówi, no właśnie, no jak się przyjmuje idiotyczne założenia, to się dochodzi do idiotycznych wniosków, prawda? To, no więc, no to wróćmy teraz do tego dorobku, prawda, Kaleckiego. Jak państwo słyszycie, to się wszystko zaczynało od gospodarki rynkowej. Ale wygodniej będzie mi podzielić to na trzy obszary. Jego dorobek w dziedzinie gospodarki centralnie planowanej, jego dorobek w dziedzinie gospodarki krajów nierozwiniętych i gospodarki rynkowej. Te pierwsze dwa będę robił bardzo skrótowo, tak? Bo naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, to jest gospodarka rynkowa, nasza także dzisiejsza gospodarka. Otóż w czasie wojny, w gruncie rzeczy od 1936 roku Kalecki przez cały czas walczył o pełne zatrudnienie. Najpierw pracował w tym środowisku Keynesa w Cambridge. W czasie wojny Cambridge to był ten obszar, który był, tam były lotniska, RAF-u i tak dalej, żadni cudzoziemcy tam nie mogli być, wobec tego wszystkich obcokrajowców stamtąd wyrzucono. Kaleski trafił do Oxfordu, pracował w Instytucie Badań Statystycznych i zajmował się pytaniem niebagatelnym, jak bez inflacji można finansować wojnę. I był jednym z tych, na teorii których
został opracowany plan Beveridge'a, ówczesnego premiera, racjonowania Wielkiej Brytanii. Są dość powszechne opinie, że w rezultacie tego systemu racjonowania ludność Wielkiej Brytanii wojnę przeżyła bez olbrzymiej polaryzacji dochodów i bez bardzo wielkich wyrzeczeń. Cały czas jednak jak pełne zatrudnienie. Po wojnie, chcę Państwu powiedzieć tak, wyszła taka książka, bo przecież nie mogę mówić o wszystkim, tak? Tu jest kilka, kapitalizm i dynamika gospodarcza, pełne zatrudnienie. To są zbiór najważniejszych publikacji Kaleckiego dotyczących problematyki pełnego zatrudnienia i dynamiki gospodarczej. To jest także poprzedzone moją przedmową, której dokonuję oceny dorobku Kaleckiego z punktu widzenia, dzisiejszego punktu widzenia. Tak? To wydało Eton Society w ubiegłym roku i wszystkim zainteresowanym, jeżeli ten polecam. Tak? Przy okazji polecę także drugą książkę. To jest książka mojego przyjaciela, który zmarł parę miesięcy temu, pana profesora Kazimierza Łaskiego, który zresztą był moim profesorem, byłem jego asystentem i tak dalej, którego tak dociskałem, aż wreszcie zdążył napisać wykłady z makroekonomii, gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia. To jest Kalecki, tak jak ile z niego możemy wziąć w dzisiejszych warunkach, dzisiejszej gospodarki, też wydane w ubiegłym roku, w końcu ubiegłego roku, przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z tą książką to bym miał być prezent na jego, przepraszam bardzo, na jego urodziny 15 grudnia, niestety parę tygodni wcześniej nie zdążyliśmy. I parę tygodni wcześniej profesor Łaski zmarł. No więc cały czas pełne zatrudnienie trafia do Narodów Zjednoczonych. W Narodach Zjednoczonych tam zwracają się do niego różne rządy, Meksyku, inne, Indii, z prośbą o rady, w jaki sposób się rozwijać. W 1944 roku przyjeżdża do Polski, żeby doradzać ministrowi Kaczorowskiemu w sprawach odbudowy i rozwoju. To nie bardzo wychodzi. To jest jeszcze okres po pogromie kieleckim. Kalecki, jego żona są pochodzenia żydowskiego. Kalecka to też warto. Wielka kobieta, tak? Z jednej strony ma męża, który toruje nowe drogi w myśleniu ekonomicznym. Ada Kalecka jest z domu Sternfeld. Prawdopodobnie nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was wiedział, kto był Ary Sternfeld. To był jej brat, który nosił nazwisko Lord Paradox i który był, on wytyczał trajektorię pierwszych międzyplanetarnych lotów kosmicznych. On wyliczył trajektorię pierwszego Sputnika. Ary Sternfeld ma swoją gwiazdę swojego imienia w kosmosie, jest honorowym obywatelem Sieradza, gdzie się urodził, prawda, i tak dalej. I ta kobieta, która z jednej strony, a jednocześnie przeżywał różne opresje w Związku Radzieckim, on, jego rodzina i ona osadzona pomiędzy tymi dwoma gigantami, nadzwyczajna. Okej, przepraszam, to jest trochę za dużo się robi tych dywagacji, ale wraca do Polski w 55 roku. I to jest gospodarka centralnie planowana. Gospodarka, która ma ograniczenia ze strony zdolności wytwórczych. Jest ukryte bezrobocie. Są kolejne próby uprzemysłowienia.
często z rezultatem takim, że konsumpcja na krótką metę bardzo cierpi. Nigdy wskaźniki dotyczące wzrostu konsumpcji przyjmowane w kolejnych planach pięcioletnich nie są realizowane. I dominuje przyprowadzona jeszcze ze Związku Radzieckiego, jeszcze z tej forsownej industrializacji po rewolucji 19 roku i w rezultacie przygotowań, znaczy zbrojeń przez cały czas, teza, że sektor, który wytwarza maszyny i urządzenia, musi się zawsze, w każdych warunkach rozwijać szybciej niż ten, który wytwarza dobra konsumpcyjne. To jest taki rodzaj absolutnego twierdzenia, ale naprawdę zabobon. I przychodzi Kalecki i powiada, no dobrze, a niby dlaczego? To jest zresztą stary problem, z którym jeszcze borykał się Marks w drugim tomie Kapitału na temat proporcji wzrostu. Marks sobie z tym nie mógł specjalnie poradzić, dlatego że u niego problemem było to, co się dzieje z produktami pośrednimi, które są wytwarzane dla którego sektora. Wyobraźmy sobie, że to jest pionowo zintegrowane, że sektor, który wytwarza maszyny i urządzenia, tak? Wytwarza sam dla siebie surowce, półprodukty, materiały, a sektor konsumpcyjny też. No i wtedy wszystko staje się jasne. Tak? Nie ma żadnych przyczyn, dla których teoretycznych, dla których tak musi być. I wobec tego trzeba planować tak, że jak chcecie przyspieszać wzrost, to musicie patrzeć na to, co się dzieje z konsumpcją na krótką metę. Żebyście nie mieli co parę lat kolejnych poznani, kolejnych wydarzeń, prawda, krwawych rewolt, prawda, w rezultacie oporu tych, którzy po prostu, których konsumpcja albo nie rośnie, albo rośnie znacznie poniżej, gdzie bez przerwy są braki w zaopatrzeniu, puste sklepy, wszystko, czego szczęśliwie prawdopodobnie, no może wasi rodzice coś wiedzą, a jeśli chodzi o na salę, to prawdopodobnie obok mnie jest jeszcze jedna czy dwie osoby, które mogą z autopsji to pamiętać. I ten jego główny dorobek polegał na tym, żeby stworzyć podwaliny takiego centralnego planowania, w ramach którego, jak się mówi, że w gospodarce socjalistycznej podstawowym zadaniem jest dbałość o interesy konsumpcji, to nie można mówić ad calendas graecas. Musisz powiedzieć, jak ona się będzie kształtowała na bliską metę, na średnią metę i na koniec twojego planu pięcioletniego czy perspektywicznego piętnastoletniego. Co się będzie działo po drodze? Jak, ile wyrzeczeń jesteś gotów zrobić na krótką metę, żeby sobie poprawić na długą metę? Wtedy, kiedy masz bezrobocie, ta decyzja może być bardziej usprawiedliwiona. Ale wtedy, kiedy już nie masz bezrobocia i chcesz przyspieszać wzrost przez dodatkową mechanizację, żeby na każdego robotnika było więcej maszyn, więcej kapitału trwałego, to jest już inna sytuacja, która zresztą wymaga większych ofiar. Nie będę tego rozbudowywał. Każdy z Państwa, który jest zainteresowany, znajdzie rozwinięcie tych różnych wątków i w przedmowie do książki, na którą się przed chwilą powoływałem. Na czym polegały problemy? Na tym, że Kalecki wierzył, że ta gospodarka jest racjonalna, prawda? I że ci, którzy podejmują decyzje, podejmują te decyzje rzeczywiście w interesie tych, których mają tak czy inaczej reprezentować. I w tym sensie można mówić, że ta teoria przy jego wszystkich wysiłkach, żeby w jaki sposób można poprawić efektywność inwestycji i tak dalej, że naprawdę niewiele z tego się ostało. Ale niektóre rzeczy się ostały. Na przykład to, że
trzeba zawsze pamiętać o dosyć ważnej relacji pomiędzy wielkością inwestycji i wielkością nowych zdolności wytwórczych, które te inwestycje uruchamiają, wtedy, kiedy są oddawane do użytku. Wtedy, kiedy pan, czy pani, czy ktokolwiek inny podejmujecie decyzję o uruchomieniu inwestycji, idziecie z tym projektem inwestycyjnym do banku, tam różni eksperci bankowi, powiedzmy, siedzą tam w ostatnim rzędzie, oglądają te wasze papiery, mówią, to będzie opłacalne. I dają wam kredyt. O tym, jak wam dają kredyt, dobrze, to od razu powiem, żeby potem do tego nie wracać. We współczesnej teorii, tej teorii, którą ja sam muszę uczyć swoich studentów w takim stopniu, w jakim oni muszą znać także teorię głównego nurtu, tak? Zakłada się, że jak chcesz podjąć inwestycję i przychodzisz o kredyt, to musisz ze sobą na smyczy przyprowadzić kogoś z jego oszczędnościami. Bo w przeciwnym razie bank nie będzie mógł udzielić kredytu. Że jest jakiś zasób oszczędności. I wobec tego, jeżeli ktoś chce więcej zainwestować, to ktoś inny musi więcej zaoszczędzić. To jest myślenie z epoki pieniądza kruszcowego, pieniądza opartego na złocie. W warunkach pieniądza papierowego naprawdę każdy z was, za chwilę wam wyjaśnię, w jaki sposób tworzy pieniądz. Nie są potrzebne żadne jego oszczędności, żeby panu dać kredyt. Powiedzmy, że tutaj obie panie, co siedzą tutaj przede mną w czwartym rzędzie, to jest, one udzielają tych kredytów, tak? I widzą, że to jest opłacalne. A nie mają pieniędzy, to pożyczają na rynku międzybankowym. A jeśli nie, to idą do okienka dyskontowego banku centralnego i bank centralny, bo jest jedynym emitentem pieniądza, daje im ten pieniądz, żeby miały rezerwy, na podstawie których ten pieniądz jest emitowany. Naprawdę nie bank centralny tworzy dzisiaj pieniądz. Pieniądz jest głównie tworzony przez akcję kredytową banków komercyjnych. Ale także przez was. Czy jest jakaś osoba na tej sali, która nie ma karty kredytowej? Załóżmy, że wszyscy mają, tak? To przecież ilekroć ktokolwiek z was robi wydatek, za który płaci kartą kredytową, robi emisję pieniądza. Z niczego. Tak? Z niczego. Okej, wracamy do naszych baranów, tak? Otóż to jest ten system, w którym kiedy robisz inwestycje, one generują dochody. Powiedzmy, że pan postanowił wyprodukować fabrykę rowerów, tak? Złożył projekt inwestycyjny, tam ci analitycy to osądzili, w porządku, dziewczyny dały panu kredyt. Pan to zaczyna od początku, tak? I robi pan wykopy, tak? A tam w ostatnim rzędzie siedzą koledzy i koleżanki, firmy budowlane, tak? Co robią te wykopy? To z pierwszej transzy kredytu pan finansuje te wykopy. To oni zarabiają zyski, ich pracownicy zarabiają płace, jest jakaś skłonność do oszczędzania i te oszczędności zarówno tych firm, jak i tych banków wracają z powrotem do systemu bankowego. Do pańskiego banku, który udziela drugiej transzy. I z tej drugiej transzy pan znowu finansuje teraz maszyny, które są potrzebne do roboty rowerów. Znowu jest ta sama historia. No. W tym sensie w gospodarce zamkniętej, zapomnijmy na chwilę o handlu zagranicznym i zapomnijmy na chwilę o państwie, tak? Że nie ma wycieku podatkowego, że ja część dochodów zabieram jak w formie podatków, to w jakimś stopniu te inwestycje finansują się same.
bo tworzą dochody, z których powstają oszczędności, które finansują pańskie inwestycje. Zwróćcie uwagę, że to jest olbrzymia różnica pomiędzy tym myśleniem, które jest zawarte w głównym nurcie. Główny nurt to jest ta loanable fund, czyli fundusz, z którego można pożyczać. Jak udzielić kredytu najpierw, no? A to jest zamknięta wielkość. To masz mniej dla innych. A to jest świat, w którym wielkość oszczędności zależy od wielkości dochodów, która zależy od wielkości inwestycji. Bo to jest ta najbardziej zmienny, to jest ten najbardziej zmienny element w dynamice gospodarki rynkowej. I teraz już przejdę do tej gospodarki rynkowej. Państwo, żeście wymyślili na to spotkanie taki prowokacyjny tytuł. Proszę mi przypomnieć. Dla oporu. Ja chcę powiedzieć, jak tu być oporny? Jak? Przepraszam bardzo, jak? Dziękuję bardzo. Przy okazji da się włączyć, tak? Trzeba przytrzymać przez chwilę, aż się wyświetlą. Tak, raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Nie, nie. Tak, przepraszam, bo mnie się wydaje, że ja mam dostatecznie donośny głos i Państwo słyszycie, ale na pewno jak nie mówię do mikrofonu, to ci Państwo, którzy nas oglądają online, nie słyszą, więc wszystkich tu Państwa bardzo przepraszam. Zacznę od drugiej strony. Oczywiście tutaj musicie mi wierzyć na słowo, dlatego że prawdopodobnie pomijając kilku moich studentów, których tutaj widzę na sali z wielkim zadowoleniem i którzy piszą prace doktorskie albo kończą studia ekonomiczne, prawda, to jednak wyobrażam sobie, że na sali większość z Państwa nie ma przygotowania ekonomicznego i wobec tego tutaj musicie trochę mi wierzyć na słowo. W tym głównym nurcie macie taki pakiet pięciu kluczowych założeń, które naprawdę są dosyć wątpliwe. To jest założenie dotyczące tego, że każdy z nas, że w ogóle nie ma społeczeństwa. Każdy jest indywidualny, prawda? Pani Thatcher kiedyś powiedziała, że ona nie wie, co to jest społeczeństwo. Społeczeństwo składa się z indywidualnych jednostek, z których każda ma jakieś preferencje. I że każdy z nas kieruje się wyłącznie, znowu się coś wyłączyło. Więc tylko i że każdy z nas kieruje się wyłącznie, ja powiem, naszymi własnymi preferencjami. Jak jest bezrobotny, to naprawdę nie jest bezrobotny, tylko preferuje przebywanie na wczasach niż przebywanie w pracy. Drugie założenie dotyczy tego, że każdy z nas dysponuje, no na razie nie jest tego, to na wcześniej parę. Nie działa. A już nie działa. Wszystko wam przyznasz. Raz, dwa, trzy. Więc i że każdy z nas ma absolutnie pełną wiedzę i na podstawie tej wiedzy może kształtować racjonalne przewidywania. Ciekaw jestem, ilu z Państwa kształtuje te racjonalne przewidywania wtedy, kiedy decydujecie o jakichkolwiek sprawach związanych z wynajmem mieszkania, czy pracą, czy czymkolwiek innym. Tak? Ale tam są także takie dwa założenia, nad którymi ja się lubię szczególnie znęcać i wobec tego nie odmówię sobie przyjemności, żeby także poznęcać się i tutaj. Jest takie założenie, które no, to są, na tych fundamentach opiera się ta teoria. Tak? O wyrównywaniu wielkości konsumpcji za cały okres życia. Prawda? I że wobec tego wasza konsumpcja nie zależy od waszych bieżących dochodów. I nie zmienia się wraz z bieżącymi dochodami. Tylko, że każdy z nas wydaje, że powiem, dąży do tego, żeby jego wydatki były mniej więcej takie same przez cały okres życia.
Więc wyobraźcie sobie, to się robi tak, że to, coście majątek, coście odziedziczyli, wszystkie wasze dochody za cały okres życia, te z przyszłych okresów odpowiednio się dyskontuje, dzieli się przez przewidywany okres życia i to są wasze roczne czy tam miesięczne wydatki i nic innego nie robicie, tylko dążycie do tego, że jakakolwiek jest zmiana w waszych bieżących wydatkach, to dostrajacie to do dalszej przewidywanej długości życia. No wyobraźmy sobie, że ja tutaj razem z panią jesteśmy zarządem spółki, w której wszyscy jesteście zatrudnieni i postanowiliśmy wam przyznać wszystkim po 5000 złotych nagrody. Tak? Tak jak patrzę na sali, to przeciętna waszego wieku, powiedzmy, że wynosi tam 25 lat, tak? 7 chyba, nie będzie 7. Proszę bardzo. Przeciętne trwanie życia dzisiaj w Polsce kogoś, kto ma 27 lat, jest 77 lat. Czyli będziecie żyć jeszcze 50 lat. Razy 12, 600. Tak? Teraz te 5000 podzielcie przez 600. To wam wyjdzie coś, nie wiem, 8 zł? Może ktoś to na telefonie komórkowym prędko podzieli, tak? Chcę was zapytać, każdego z was, czy se wyobrażacie, że ktokolwiek na tej sali, jak dostał od pani i ode mnie tę nagrodę 5000, to rozłoży na równe raty i zwiększy swoje wydatki do końca życia o 8 zł miesięcznie? No to jest jedno z tych fundamentalnych założeń. No. Macie drugie takie założenie, które się nazywa, ono jest podporządkowane hipotezie, że nie wolno wam nic zrobić. W każdym razie nie wolno wam zwiększyć żadnych wydatków, dlatego że jak zostaną zwiększone wydatki, to każdy rozumny, taki ten racjonalny ekonomista, właśnie każdy z nas, bo to nie dotyczy ekonomistów, wszystkich, tak? Będzie wiedział, że trzeba, że rząd, który finansuje te wydatki i zaciąga dług, będzie musiał ten dług spłacić. I wobec tego będzie musiał podnieść podatki. Wobec tego, ilekroć rząd zwiększa wydatki, to my natychmiast jako podatnicy zmniejszamy swoje dochody, bo za chwilę będzie trzeba płacić większe podatki. Więc ja znowu chciałem was zapytać, czy znacie kogokolwiek, już nie mówiąc o was, czy znacie kogokolwiek, kto jak słyszy, że rząd będzie miał deficyt budżetowy, tak? Zwiększy wydatki finansowane z deficytu budżetowego, to od razu zgodnie z twierdzeniem o ricardiańskiej ekwiwalentności, bo tak to się nazywa, tak? Tego biednego Ricarda zaplątano, który napisał wiele mądrych rzeczy, zaplątano w jakieś zupełnie takie głupstwo, tak? Od razu zmniejsza swoje wydatki w oczekiwaniu, że zostaną one zabrane przez zwiększone podatki. To jest teraz dla niepokornych po drugiej stronie, jak widzicie, tak? A jak jest u Kaleckiego? Po pierwsze, i to jest ten inżynier, który stał się ekonomistą. Jak się stawia dom, to trzeba patrzeć na jakim gruncie. Jak się robi teorię dynamiki gospodarczej, to trzeba patrzeć w jakich warunkach. Czy gospodarka pracuje w warunkach pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, maszyn, urządzeń, siły roboczej, czy nie? Gospodarka centralnie planowana, pełne wykorzystanie. Gospodarka w krajach rozwijających się, najczęściej pełne wykorzystanie i problemy, jak bezinflacyjnie to finansować. Ale gospodarka rynkowa i w tamtych latach, i do dzisiaj, jest wiele statystycznych badań, które pokazują, że nie są w pełni wykorzystane zdolności wytwórcze, nawet w szczycie koniunktury. I jeżeli ktoś wam dzisiaj mówi, że
każdy wydatek, dodatkowy wydatek rządu musi zostać sfinansowany przez to, że zostanie zmniejszony jakiś inny wydatek albo będzie trzeba podnieść podatki, w gruncie rzeczy zakłada, że istnieje pełne wykorzystanie zdolności wytwórczych. Czy rzeczywiście w Polsce Anno Domini 2016 przy dzisiejszym poziomie bezrobocia, ono nie jest takie bardzo wysokie, nie chcę teraz w to wchodzić, i przy dzisiejszym stopniu wykorzystania zdolności wytwórczych, maszyn i urządzeń, naprawdę nie można wytworzyć jeszcze żadnego dodatkowego ubrania, butów, wózków dziecięcych, czegokolwiek innego? Oczywiście, a jeżeli to zostanie wytworzone, to w procesie wytwarzania powstaną dochody, które w części będą podlegały opodatkowaniu i w części pokryją te wydatki. Więc chodzi o to, powiada Kalecki, w jakiej gospodarce my się znajdujemy? Przy pełnym czy przy niepełnym wykorzystaniu? Jak się zbliżamy do pełnego, to jest inna sytuacja. Część z nas uważa, że my się zbliżamy do pełnego wykorzystania, część z nas uważa, że jeszcze nie i że to tak prędko nie nastąpi. Nie nastąpi także dlatego, że jak są robione inwestycje, to te inwestycje, jak są uruchamiane, przecież kiedyś ten proces budowy inwestycji, pan już skończył tę budowę fabryki rowerów, tak? I od tego momentu pana sytuacja i sytuacja makroekonomiczna się zmienia. Dlaczego? Bo pan staje do konkurencji z innymi producentami. A ponieważ pan ma bardziej efektywne maszyny i urządzenia, bo one są prosto z igły, to ten pan, który produkuje też rowery, prawda, ale jego fabryka jest sprzed 5 czy 10 lat i jej nie modernizował, nie będzie w stanie sprostać konkurencji. Tak? Ale w każdym razie ani on w pełni nie wykorzystuje, ani pan w pełni nie wykorzystuje. I wobec tego można wytworzyć jeszcze dodatkowe rowery. Druga różnica. Jak są kształtowane ceny? No? Mechanizm rynkowy. Powiadamy, bo to jest tak jest. Krzywa podaży, popytu, jedna idzie tak, druga idzie tak, gdzie się przecinają, jest punkt równowagi, świetnie, tak? Niewidzialna ręka rynku. A profesor Kalecki powiada tak. Zresztą to w ślad za nim potem stało się dosyć powszechne i dzisiaj dosyć to rozróżnienie jest o wiele częstsze. Trzeba odróżnić pomiędzy produktami rolnymi i surowcami, których rozmiary produkcji nie mogą być łatwo zwiększone. No jest cykl świński, a ze zbożem trzeba czekać, aż nowe urośnie. Tak? I wobec tego ceny płodów rolnych i surowców są wyznaczane przez popyt. Im większy popyt, tym wyższe ceny. Tak? A podaż jest sztywna. I tutaj możecie mieć jakiś punkt przecięcia. Natomiast jeśli chodzi o ceny artykułów przetworzonych, to wyznaczają je przedsiębiorcy. Cenę rowerów pan wyznacza. Wspólnie z panem i jeszcze z innymi producentami, z których każdy z was patrzy, po pierwsze na to, jakie są jego koszty zmienne. Koszty zmienne to jest to, co wynika, koszt wytworzenia każdej dodatkowej jednostki produkcji. Czy rowerów, czy butów, czy ubrania, czy czegokolwiek. I na ten jednostkowy koszt zmienny dodaje do niego marżę, z której musi mieć zysk i pokryć koszty stałe. Koszty stałe to są te koszty tam za budynki trzeba zapłacić, za nieruchomości tam. Nie chcę wchodzić w szczegóły. I powiada Kalecki tak, w istocie te koszty, jednostkowe koszty zmienne są stałe, aż do wykorzystania
w pełni i aparatu wytwórczego. Co to znaczy, że ta krzywa podaży jest horyzontalna? To znaczy, że jak macie krzywą popytu, prawda, to ona może, to znaczy, że istnieje N punktów równowagi. Potrzebujecie inną teorię, która będzie wam wyznaczała rozmiary w równowadze produkcji i cen, produkcji i zatrudnienia. Bo te koszty są stałe. Wobec tego potrzebujecie innego wyjaśnienia. Jakie to jest wyjaśnienie? I tu jest wspólnie Kalecki i Keynes. O tym decyduje popyt. Łączny popyt. Tak? Im większy jest popyt, tym większe są rozmiary produkcji i zatrudnienia. To jest ta fundamentalna różnica. Teraz tak. Jeżeli zgodzicie się z tą tezą, to wtedy powstaje przestrzeń dla interwencji przeciwkoniunkturalnej. W kryzysie trzeba zwiększać wydatki. Jeżeli wydatki sektora prywatnego, prywatne inwestycje są zbyt małe, a to jest ta część dochodu narodowego, która jest najbardziej podatna na zmiany. I nie trzeba się dziwić, bo jak pan ma zainwestować w produkcję rowerów, to nie jest łatwo odzyskać pieniądze. Już jak pan jest w środku budowy, to pan nie jest z powrotem, nie jest łatwo wrócić do płynnej formy tego pańskiego majątku, który pan w to zainwestuje. Prawda? Więc każdy, kto podejmuje decyzje inwestycyjne, jest w bardzo trudnej sytuacji. Tak? I oczywiście, że jeżeli jest dużo spekulacji w gospodarce, to każdy woli, która z tej spekulacji są dobre stopy zwrotu, to przedsiębiorcy przestają być przedsiębiorcami, stają się spekulantami na rynkach pieniężnych. Prawda? To jest jedna też z tych cech, które obserwujemy we współczesnej gospodarce. Tak? Ale w każdym razie powstaje przestrzeń. Wtedy, kiedy te inwestycje sektora prywatnego, prywatne inwestycje są za małe, to jak to można wspomóc? Oczywiście, jeżeli popyt zagraniczny przyjdzie i wypełni tą brakujący popyt wewnętrzny, no to jestem w domu. Ale przecież popyt zagraniczny od nas nie zależy. Wobec tego, jak można zwiększyć ten popyt, żeby zapewnić pełne zatrudnienie? Przez wydatki rządu finansowane z deficytu budżetowego, finansowane z długu. Mówię już bardzo długo i wobec tego chcę kończyć dalej, nie będę szedł tym wątkiem. Chcę tylko powiedzieć tak. To jest teoria Kaleckiego-Keynesa, na której była zbudowana polityka pełnego zatrudnienia, która dominowała na świecie do początku lat 70. Mieliśmy taką epokę prawie ćwierćwiecza tam do połowy lat 70. Prawie pełnego zatrudnienia, niskich deficytów w relacji do PKB, niskiego długu w relacji do PKB i prawie pełnego zatrudnienia. I mimo, że Kalecki profetycznie pisał w 1943 roku, napisał taki artykuł, który zresztą jest w tym zbiorze, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, gdzie pisał tak, no powiedzmy, nauczyliśmy się już, jak walczyć z bezrobociem. To czy rządy będą rzeczywiście stosowały tę politykę? I był sceptyczny. Mówił nie. Bo jak jest pełne zatrudnienie, to ma wpływ na relacje stosunku pracy w miejscu pracy. Bo wtedy ta polityczna siła przedsiębiorcy słabnie.
Stąd się bierze doktryna zdrowych finansów, stąd się bierze opór przed interwencją państwa w gospodarce, stąd się bierze opór przed tym, żeby to pełne zatrudnienie a la long utrzymywać. Z tego nie wynika oczywiście, że żaden rząd w ramach interwencji nie robi różnych głupstw. Tak? Oczywiście, że to się zdarza. Tak? Z tego też nie wynika, że w dzisiejszych warunkach te recepty Kaleckiego i Keynesa związane z pobudzaniem koniunktury w okresie depresji muszą się sprawdzać. I że możemy je bezgranicznie stosować. Chodzi o to, że dzisiejszy świat to jest jednak inny świat niż ten i z lat 30., kiedy Kalecki te teorie wymyślał, i z lat 50., i z lat 60. i 70. Dzisiaj mamy globalizację rynków finansowych. I rynki finansowe, które kupują obligacje rządów, które się zadłużają, w każdej chwili są w stanie to państwo rzucić na kolana. No? Dlatego, że uznają, że deficyt budżetowy większy niż 3%, dług większy niż 60% jest nie do utrzymania. I wobec tego, że trzeba płacić więcej za obligacje Skarbu Państwa, czyli za te kwity dłużne, które państwo wyemitowało. Jak długo banki centralne, tak jak w Wielkiej Brytanii, nie tylko mają wpisane w swoją konstytucję, że one służą finansowaniu wydatków rządu, wydatków państwa, bo Bank Anglii powstał w czasie wojny z Francją dla finansowania wydatków wojennych i już tak zostało. Albo jak to jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dolar jest walutą światową i cokolwiek Fitch, Moody czy cokolwiek, ktokolwiek inny, jakakolwiek inna agencja ratingowa nie powie, to oni mają to gdzieś. Dlatego, że jednak wszyscy chcą oszczędzać w dolarach, prawda? I inwestować w dolarach i lokować swoje oszczędności emerytalne i inne w dolarach. Ale w większości krajów tak nie jest. I jak się rozpoczął kryzys w 2009 roku, jak przeszedł do Europy, relacja długu do PKB w Hiszpanii była lepsza niż w Anglii. Relacja deficytu, Hiszpanie prawie nie mieli deficytu. To, co się stało w rezultacie kryzysu, było efektem ekscesów w sektorze prywatnym, a nie dlatego, że rząd Hiszpanii prowadził jakąś zwariowaną, ekspansywną politykę fiskalną. Ale rynki zaatakowały Hiszpanię, a nie Wielką Brytanię. Bo wtedy Bank Anglii, Mervyn King powiedział, chcecie funtów, będziemy drukowali, ile tylko chcecie. To samo zresztą mówi Bank Szwajcarii. Prawda? Jak jest zbyt duże napięcie, będziemy drukowali. Chcecie trzymać franki szwajcarskie? Proszę bardzo, będziemy drukowali, żeby nie podbić kursu. Bo jak podbije kurs, to spada eksport. Więc oczywiście, że są tego typu ograniczenia, ale gdzie wobec tego szukać ratunku? Otóż Kalecki w takim szkicu, który też tutaj jest w tej książce, trzy drogi do pełnego zatrudnienia, powiada tak. Pobudzanie prywatnych inwestycji jest bardzo trudne. Najpewniejsze są wydatki finansowane z długu, tak, z deficytu budżetowego mówimy, co nie jest całkiem ścisłe. Ale to jest także struktura podziału dochodu narodowego. Jeżeli w ostatnich latach na świecie bardzo zmieniła się struktura podziału na niekorzyść grup nisko uposażonych, mówię o względnych udziałach, tak? Kosztem grup wysoko uposażonych, gdzie stopa oszczędności jest znacznie większa, to oczywiście to ma wpływ na globalny popyt. I wobec tego wszystkie wysiłki zwiększające popyt wewnętrzny przez zmiany w strukturze podziału będą wpływały korzystnie na dynamikę gospodarczą.
I naprawdę w dzisiejszej literaturze, ci z Państwa, którzy są zainteresowani, znajdziecie bardzo wiele publikacji, które z jednej strony pokazują, dlaczego te dzisiejsze tendencje stagnacyjne mogą się okazać długofalowe i że te zmiany w podziale dochodu narodowego są jednym z ważnych czynników, dla których te tendencje występują i można im przeciwdziałać właśnie przez zmianę struktury. Tutaj z jednym z takich najwięcej piszących na ten temat jest Thomas Paley, taki amerykański ekonomista, to jest także Eckhart Hein, jest cała literatura, także to zainteresowani z Państwa łatwo znajdziecie. Zresztą przypuszczam, że w ciągu paru tygodni wyjdzie taki wybór tekstów z ekonomii post-keynesowskiej pod redakcją profesora Łaskiego i moją, który jest właśnie wyborem tekstów na te tematy wszyscy zainteresowani łatwo znajdą jakieś kąski dla siebie. Bardzo przepraszam, że tak długo i bardzo zapraszam do pytań. Zachęcamy do zadawania pytań, do wyrażania opinii. Czy ponieważ często się porównuje obie teorie Keynesa i Kaleckiego, czy może pan profesor pokrótce wyjaśnić, w czym te teorie się różnią pod względem, nie wiem, inspiracji, sposobu skonstruowania tych teorii? Po drugie, czy może pan powiedzieć parę słów na temat tego, jaką rolę w całokształcie teorii Kaleckiego pełni tak zwany stopień monopolizacji, bo wydaje mi się, że to jest ściśle związane ze sposobem kształtowania się ceny, o którym pan wspomniał i w ogóle sam ten pomysł jest świadectwem takiego bardzo krytycznego spojrzenia właśnie na założenia, na nierealistyczne założenia leżące u podstaw ekonomii neoklasycznej. Tak, to wszystko. Dobrze, dziękuję bardzo. Zacznę od tej drugiej sprawy. Jednak ja mam poczucie, że prawdopodobnie i na tej sali, i ci z Państwa, którzy oglądają nas w audio, niekoniecznie mają przygotowanie ekonomiczne i dlatego starałem się wystrzegać pewnych takich pojęć z warsztatu ekonomicznego. Ale zacznę od tego drugiego pytania, tak? Więc stopień monopolizacji to jest właściwie coś takiego, nie do końca dookreślona funkcja, którą pan bierze pod uwagę wtedy, kiedy pan wyznacza marżę zysku na rowery, czy ktokolwiek z was na cokolwiek innego, bierze pod uwagę opór związków zawodowych, bierze pod uwagę, jakie marże wyznaczają inni, tak? Na ile jego produkt jest bardziej nowatorski, prawda? To jest bardzo złożona funkcja, tak? I ogólny termin ma obejmować te wszystkie elementy tej funkcji. I to jest ten czynnik, który w analizie Kaleckiego prowadzi od teorii podziału do teorii dynamiki gospodarczej. I cieszę się, że pan zadał to pytanie, bo to łatwo pozwoli mi pokazać, jak to się dzieje. I to jest element, którego oczywiście u Keynesa nie ma. Jeżeli macie stopień monopolizacji i jednostkowe koszty zmienne są stałe, to stopień monopolizacji wyznacza strukturę podziału pomiędzy płace i zyski. Tak? Zyski są funkcją inwestycji. Zależą przede wszystkim od inwestycji. Wobec tego, jeżeli macie rozmiary inwestycji, czy macie funkcję, która określa rozmiary inwestycji i ich zmiany,
to pamiętając, że zyski są funkcją inwestycji, a zyski są częścią PKB, to w ten sposób inwestycje wyznaczają cały dochód. Powtórzę to jeszcze raz. Stopień monopolizacji wyznacza strukturę podziału pomiędzy płace i zyski. O zyskach decydują inwestycje prywatne. Jak macie równanie, które wyznacza rozmiary inwestycji prywatnych, to to równanie wyznacza zyski, a ponieważ macie strukturę podziału między płace i zyski, tak powiedzmy, że zyski wynoszą 25% całego PKB, to macie jednocześnie wyznaczone całe PKB, macie dynamikę PKB. To jest oczywiście w przybliżeniu, dlatego że są także zmiany, czynniki, które wpływają na zmianę udziału płac. Nie ma potrzeby tutaj w to wchodzić. Tak? Oczywiście pan musi wtedy zapytać, no dobrze, a to równanie dotyczące inwestycji, co wyznacza inwestycje? Tak? To jest najtrudniejszy kawałek chleba w ekonomii. Tak? Możemy z grubsza powiedzieć, że to jest tak. Przewidywania zysków opierają się na tym, jakie są, jaka jest przewidywana rentowność nowych inwestycji. To zależy od stopnia wykorzystania istniejącego aparatu wytwórczego, od przewidywanych zmian w rynkach i tak dalej. Znowuż nie chcę w to wchodzić, nie ma potrzeby w to wchodzić szczegółowo. Ci z Państwa, którzy studiują ekonomię, łatwo to sobie znajdą. Łatwo też to znajdą, znowuż wracam z uporem do tej książki. Tu jest teoria dynamiki gospodarczej, jest to równanie przedstawione, wszystkie jego argumenty i tak dalej. Także to jest. Główny problem różnicy pomiędzy Keynesem a Kaleskim polegał na tym, że Keynes to była tradycja ekonomii marszałowskiej, rynku, równowagi, wiary w to, i tu już jest wyłom Keynesa, że jest jakaś równowaga, ale Keynes powiada, ale to może być równowaga przy niepełnym zatrudnieniu. Ale mimo wszystko Keynes stale dążył do tego, żeby zrobić jakiś taki mariaż, tak, pomiędzy teorią neoklasyczną i swoją teorią efektywnego popytu. To późniejszym jego interpretatorom pozwoliło, jak pisała John Robinson, zbękarcić teorię Keynesa. Na czym to zbękarcenie polegało? Otóż polegało ono na tym, że Keynes z jednej strony powiada, płace są dane i o rozmiarach produkcji i zatrudnienia decyduje efektywny popyt. Ale jednocześnie, ponieważ on wierzy w tą rosnącą krzywą popytu, przepraszam, rosnącą krzywą podaży, to pisze zgodnie z tą tradycją neoklasyczną, każdy czynnik produkcji, praca, kapitał, dostaje takie wynagrodzenie, ile wynosi jego krańcowy produkt. Przepraszam bardzo, teraz już wpadłem w straszny slang. Chodzi o to, że cena roweru musi się równać krańcowemu kosztowi roweru w warunkach równowagi. Tak? I to samo dotyczy płacy. No jak to wtedy można powiedzieć, no dobrze, to płaca jest naprawdę wyznaczana nie przez to, co Kalecki nazywał stopniem monopolizacji, tylko przez krańcową produkcyjność. I jesteśmy z powrotem w starej teorii i potem to są, no powiem, no już nie ma czasu w to wchodzić. Jesteśmy w świecie tej teorii neoklasycznej, ale to jest podstawa do całego nurtu keynesistów amerykańskich, prawda, którzy w gruncie rzeczy traktują tą teorię efektywnego popytu jako szczególny przypadek ogólnej teorii równowagi, że znowuż ogólna teoria równowagi jest tą ogólną teorią. Nie chcę w to wchodzić. Co do innych tych różnic, to jest to, że Keynes wierzył, że można pobudzać inwestycje głównie przez politykę pieniężną, stopy procentowe. Tak? No więc mamy już w tej chwili ujemne stopy procentowe, a inwestycji nie ma.
bo możesz przyprowadzić konia do wodopoju, ale go nie zmusisz do picia, to? No i to jest mniej więcej to, no proszę bardzo, tak, już ten kredyt nic nie kosztuje. Ale przecież, żeby pani podjęła decyzję inwestycyjną, to musi pani wiedzieć, jaki będzie przyszły rynek zbytu. A tu jest sama niepewność, tak? Musi pani wiedzieć, a jaki jest poziom wykorzystania aparatu wytwórczego. A pani ma jeszcze rezerwy, to dlaczego pani ma inwestować? Tak? No to w takim razie ulokujemy to w obligacje, albo fundusze inwestycyjne na rynku pieniężnym, albo jeszcze gdzie indziej. No to jak lokujemy, nie ma tych inwestycji, to nie ma zatrudnienia, nie ma zatrudnienia, nie ma dochodu. Prawda? No więc to by było na tym. Tak. Zachęcam do zgłaszania się. To ja miałbym może na zasadzie takiej prośby o komentarz bardziej, bo w ramach różnych nurtów ekonomii krytycznej, tej heterodoksyjnej, to stanowisko i Kaleckiego, i po trochu Keynesa, które w jakiś sposób było podwaliną do lat 70. po II wojnie światowej w Europie, kształtowania polityki gospodarczej, ono jest też atakowane przez takich no ja bym określił, bardziej ortodoksyjnych marksistów jako coś, co nie jest w stanie tak czy siak ustabilizować takiego wpisanego na trwałe w gospodarkę kapitalistyczną tej tendencji do popadania w kryzysy. Gdzie jakby no argumentuje się, że jakby tutaj tym czynnikiem kryzysogennym no bynajmniej nie jest kwestia, może nie jest tylko i wyłącznie kwestia konsumpcji, ale jakby bardziej tym główną determinantą byłaby dynamika stopy zysku, która jakby, tak jak ja rozumiem i pamiętam, jeśli źle, to proszę oczywiście o korektę, no po prostu tak w tak zorganizowanym systemie musi dojść do takiego punktu, w którym będzie spadała, co jakby przełoży się na kryzys i że w jakiś jakby... Ten nurt krytyczny też twierdzi, że w jakiś sposób kryzys lat 70. jest nie tylko wyrazem politycznej decyzji, kiedy elity w Europie Zachodniej odchodzą, po prostu dokonują pewnej decyzji odnośnie tego, jak kształtować politykę gospodarczą, ale też pewnej wewnętrznej dynamiki systemu, która no, w jakiś sposób nie dała się okiełznać nawet no tak nazwijmy to radykalnemu podejściu, jakie czy to Kalecki, czy Keynes proponowali. Więc jakby mógł tu poprosić o komentarz. Jeśli chodzi o tą malejącą tendencję stopy zysku, to ja w tej sprawie jestem dosyć agnostyczny. Dlatego, że mnie się zdaje, że to jest też jakiś dogmat. Ja nie umiem tego sobie uzasadnić, dlaczego tak miałoby być. Jeżeli stopa zysku maleje, każdy z przedsiębiorstw, to zmniejszają się inwestycje. Jak zmniejszają się inwestycje, to zmniejsza się kapitał. Stopa zysku jest relacja zysku do kapitału, prawda? Więc to, co jest ważne, to jest, jak patrzy pan na to dynamicznie, to nawet nie wiem, jak trzeba było zakładać zmiany wielkości kapitału na zatrudnionego, że ta gospodarka musiałaby być coraz bardziej kapitałochłonna. Ze względu na coraz większy udział usług, to ona się staje raczej coraz mniej kapitałochłonna. Więc ja tutaj, być może ta krytyka jest usprawiedliwiona, a ja mam za małe horyzonty i nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaje mi się, że to nie ma uzasadnienia. Natomiast jeśli chodzi o te poglądy Kaleckiego i Keynesa, to jednak to jest dosyć istotna różnica. To znaczy, Keynes myślał o kapitalizmie w sposób bardzo afirmatywny. Kalecki wolał socjalizm. Tak? Tak jak on sobie wyobrażał, w czasie wojny pisał dla Fabian Society w Anglii takie artykuły, jaki ten socjalizm ma być. Tam było sporo takich progresywnych ekonomistów, prawda, że jednocześnie z zachowaniem kontroli społecznej i tak dalej. Więc on na pewno obrońcą kapitalizmu, ale uważał, że to nie jest tak, że to można zmienić. Tak? I wobec tego, co trzeba robić,
żeby się uchronić przed kryzysem, bezrobociem i zapewnić w miarę wysokie, długofalowe, pełne zatrudnienie. To jest trochę inna perspektywa. Tak? Nigdy nie miałem takiego wyobrażenia, że to jest gospodarka, która może dążyć do równowagi, że ma wpisane cokolwiek w równowagę. Tam na końcu jeszcze gdzieś widziałem, ktoś podnosił rękę z prawej strony. Ja się chciałem spytać tylko o funkcję systemu podatkowego w ekonomii Kaleckiego. Wie pan tak, to trzeba podzielić, bo on inaczej patrzał na to, jakie mają być podatki w socjalizmie, prawda? W krajach rozwiniętych i w gospodarce kapitalistycznej. Zostawmy socjalizm, bo to i tak była centralnie planowana, więc tutaj te podatki nie miały takiego instrumentalnego znaczenia, jak w tych pozostałych dwóch typach gospodarek. W gospodarkach rozwijających się, gdzie też jest brak, czynnikiem podstawowym, czynnikiem ograniczającym są rozmiary kapitału produkcyjnego. Żeby pan mógł zatrudnić tych bezrobotnych, prawda, czy w slumsach, czy w rolnictwie, prawda, to ukryte bezrobocie. I on, jego podstawowym problemem było bezinflacyjne, zapewnienie bezinflacyjnego finansowania tych inwestycji niezbędnych dla rozwoju. I powiedział, to muszą być podatki progresywne. To nie powinien być w gruncie rzeczy kapitał zagraniczny, dlatego że uważał, że istnieją dostatecznie duże zdolności akumulacji oszczędności wewnątrz kraju z tych klas średnich i wysoko uposażonych, albo od tych, którzy dysponują, tak, zasobami naturalnymi i od tych zasobów naturalnych zbierają rentę, tak, dlatego że są właścicielami pól naftowych, albo złóż miedzi, albo czegokolwiek innego. To było jego myślenie o podatkach. A w gospodarce kapitalistycznej on uważał też, że podatki powinny być progresywne. Martwił się, żeby podatki jednocześnie, te podatki od przedsiębiorstw nie hamowały ruchu inwestycyjnego. I wobec tego wymyślił taki podatek, to była podatek od opodatkowanie majątku zamiast zysków, żeby zapewnić wyższe wpływy podatkowe, a nie zniechęcać do inwestowania. I sądząc po pana pytaniu, to pan ma przygotowanie ekonomiczne, wobec tego odsyłam do jego artykułu z 1938 roku, teoria opodatkowania towaru, pieniądza i kapitału. Okay. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to myślę, że już zakończymy na tym, chyba że pan profesor chciałby jeszcze nam coś dodać. Przede wszystkim chciałem państwu bardzo podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość. Powiedzieć tak, to był zupełnie wyjątkowy facet. Był okropnym wykładowcą, okropnym. Prowadził 3 seminaria, takie w gruncie rzeczy one były postgraduate, prawda, dla nas, którzy pisaliśmy doktoraty, prawda, ale na to przyjeżdżali profesorowie z całej Polski, prawda. Jedno dotyczyło gospodarki kapitalistycznej, drugie właśnie krajów rozwijających się, no tam się działy rzeczy w ogóle zupełnie fantastyczne. Robili całe scenariusze planowania, prawda, wymyślali sobie jakieś kokoland, prawda, czyli kraj, w którym się produkuje, są kakao, prawda, jak taki kraj powinien się rozwijać, jaki powinien być program, strategia rozwojowa takiego kraju, albo takiego kraju jak Mongolia, prawda, który
w gruncie rzeczy oparty tylko na rolnictwie, prawda? I z krajów, z gospodarki centralnie planowanej. Profesor Łaski namówił Kaleckiego, żeby poprowadził wykład. Pierwszego dnia Kalecki się zgodził poprowadzić wykład. Dwugodzinny w jednym semestrze. Następnego dnia przychodzi do Łaskiego, mówi, nie mogę go poprowadzić. Dlaczego? No bo on wykłada tylko swoje teorie i powiada, wie pan, że mógł prowadzić 30 godzin, to bym musiał popracować parę lat, żeby napisać następne książki. Na tych wykładach przedstawia te swoje teorie, myśmy wszyscy tam, część z nas starała się wcześniej przygotować i tak dalej. Trudno to było rozumieć. Śmiałkowie odważali się zadawać pytania. Jak Kalecki odpowiadał na pytanie? Mówił dokładnie to samo, co poprzednio, tylko trochę głośniej. A za trzecim razem, jak ktoś zadawał, że dalej nie rozumie, to opowiadał, na to nic nie poradzę. Prawda? Ale był jednocześnie człowiekiem tak cudownie uczynnym, tak dobrym. Przychodzimy kiedyś z Mietkiem, profesorem Mieczysławem, już nie żyjącym Mieczysławem, na Siłowskim byliśmy oba asystentami i na czwartym roku studiów prowadziliśmy wykład właśnie z teorii reprodukcji gospodarki centralnie planowanej. No i chcieliśmy zobaczyć, bo jak Kalecki pyta swoich studentów, prawda, czy mnie pytamy za ostro, czy dlatego. No siedzimy i widzimy, że Kalecki w ogóle do tych studentów puszczam. Nie chodzi o to, żeby nikt z nas tam nie stawia ocen niedostatecznych, ale to do dzisiaj u mnie tak jest. Przychodzą tyle razy, aż się nauczą, prawda? Trudno, ale mają być nauczeni, prawda? Więc on ich puszcza, prawda? No w końcu jest jakaś przerwa, tam czterech czy pięciu z tych studentów przepytał i pytamy, panie profesorze, to tak... Są takie elementarne rzeczy. Pan profesor stawia oceny dostateczne. Ja się zdobyłem na odwagę, mówię, ja bym to wysłał w ogóle, żeby ten pan czy ta pani się tego nauczyli. A on opowiada, wiecie, on pracował jednocześnie, był w komisji planowania, był jednym z naczelnych doradców, prawda, i tego. I mówię tak, jak wy byście musieli, tak jak ja, codziennie wysłuchiwać tych głupot, których ja słyszę od tych generalnych dyrektorów i dyrektorów departamentów Komisji Planowania, też byście byli tacy łagodni. No więc to jest ten bohater naszej dzisiejszej opowieści. To, co jest ważne, to jest tak, żebyście nie próbowali tego traktować mechanicznie. Pamiętali o ograniczeniach każdej teorii, tak? To jest myślenie Kaleckiego. Nie przenosić doświadczeń sprzed 10 czy 20 lat z innego kraju na warunki twojego kraju. A jednocześnie za Bernardem Russellem, to był taki wybitny matematyk i jednocześnie filozof, pamiętać jego definicji, co to jest stan wiedzy, stan nauki w każdym momencie. Otóż Russell powiadał tak. Nasza wiedza składa się z twierdzeń, których fałszywości jak na razie jeszcze nie udowodniono. No więc wszystkim państwu życzę tego procesu udowadniania tej fałszywości, bo na tym właśnie to jest cała nasza nadzieja. Tak, dziękuję państwu bardzo za uwagę.